5 długich lat królestwa północne leczyły rany po wielkiej wojnie. Tysiące istnień pochłonęła zaraza i głód. Ocalałe komanda elfów i krasnoludów zapadły głęboko w lasy i zbierały siły do ostatniego, rozpaczliwego zrywu. Na traktach i gościńcach, na polach dawnych bitew niepodzielnie rządziły potwory. Coraz częściej można było usłyszeć pytanie: gdzie są Wiedźmini? Północne rubieże Kedwen, Góry Sine. Rok 1270. 5 lat po Wielkiej Wojnie. Gdzie ja jestem? Połóż się. Wszystko w porządku. Nie mam pojęcia, gdzie byłeś, ale najważniejsze, że żyjesz. Aczkolwiek wyglądasz, jakbyś wygrzebał się z grobu. Cześć, z tej strony Wrumer, witam w grze Wiedźmin. Mam nadzieję, że będzie wam się podobała ta seria. Będzie na pewno długa, bo przejdziemy wszystkie części. Grałem trochę w Wiedźmina 1, w resztę części w ogóle nie działałem, nie grałem, ani w dwójkę, ani w trójkę. Przejdziemy sobie wszystko od początku do końca, przeżyjecie tą historię razem ze mną, ja ją na świeżo przechodzę, bo dawno nie grałem w jedynkę, a przeszedłem jej niewiele naprawdę, także mam nadzieję, że będzie bardzo fajna seria, tak się przynajmniej zapowiada, zobaczymy jak to wyjdzie. Z tego co wiem, jesteśmy teraz w Szkole Wiedźminów. W dawnej Szkole Wiedźminów. Będziemy tutaj z kimś walczyć. Zaraz zobaczymy, bo już średnio pamiętam, szczerze mówiąc. Dobra. Słuchamy historii. Jesteśmy w domu. Leo, biegnij po Triss. Wasz czas dobiega końca, Wiedźmini. Cieszcie się, póki możecie. Postaramy się. Źle, nie było parady. Ile razy mam powtarzać? Po piruecie zawsze parada ukośna na plecy. Zawsze! Minęły zaledwie 2 dni, odkąd cię znaleźli. To w dużej mierze twoja zasługa. Dziękuję, Triss. Nie ma za co. Przypominasz sobie coś? Nie, Geralt sobie nic nie przypomina. Niewiele. Spójrz na dół. Znam te ruchy. Piruet, zasłona, cięcie. Nie wiem dlaczego, ale kiedy z tobą rozmawiam, czuję więź. Wiem, że byłaś kimś ważnym. Geralt, my... A! Gołąbki. O co ci chodzi? Może nie gołąbki. Nie bijmy gołąbki. Muszę to przemyśleć. Z tym nie będzie problemów. W Kermoren czas płynie powoli. Udało się!
Nie było najgorzej. Odpocznij chwilę. Jak sądzisz, Geralt, nadaje się już na szlak? Aha. Chyba ktoś nas zaatakuje. Znaczy chyba, no wiem, że nas zaatakuje, bo pamiętam to akurat. Poczekajmy na resztę. Jest sam. Magister obiecał 50 orenów za każdego odmieńca. Jest mu. Wesemirze, mamy gości. No paru ich jest. Dam radę. Chyba pamiętam, jak się walczy tutaj. Ja wiem, że walka jest dosyć toporna. Geralt, biegnij do manekinów i bierz miecz! Dobra, mógłbym do tych manekinów pójść? No, nasz pierwszy mieczyk. Jest. Dobra. Bierzemy. Okej. Okej. Nie jest tak źle. W trybie kamery TPP przesuwasz grę, to zbędą się... Okej, dobra. Biegniemy. Walimy ich. Dobra. A, tu na dole mają życie. Tak, nie zauważyłem tego. I zapomniałem o tym. Kurde, co to jest? Czemu on nawala? Jest, jak on ten miecz trzymał w górze. Stankinę. Jak się czujesz? Nic mi nie jest. Ktoś wie, kim są napastnicy? Zwykli bandyci nie odważyliby się zaatakować Kermoren. Tyle to i my wiemy, Marigold. Może wykorzystasz swoje sławne czary? W swoim czasie, Lambert. Wystarczy. Trzeba sprawdzić, czy nie przedostali się inną drogą. Idziemy na górny dziedziniec. Dobra. Czy ja mogę stąd coś podnieść? Chyba nie mogę. Dobra, idziemy do nich. Idziemy z nimi w sumie. Powiem wam, że nie wygląda to aż tak źle ta gra, ktoś jest już stara. Tylko ta mechanika jest strasznie taka toporna. No zobaczcie, jak ten Geralt się porusza. A jak on walczy, to już nie powiem. Zobaczymy, jak w dwójce będzie, ale na razie zajmijmy się jedynką. Co się to jest kawał gry. Próbują wyważyć bramę. Bez tarana mogą sobie Nie! No. Możesz, mord! Co to za bydło? Przeraza. Będzie ciężko. To Savola, znam go. Chorobliwie ambitny, amoralny magik. No. Nie wygląda dobrze ten gościu. Wchodzą, przygotujcie się! Jest ich więcej! Dostali się na górny dziedziniec! Ten w okularach to magister. Zabójca do wynajęcia. Magister. Wyczuwam magię. Tam musi być czarodziej. No ma chyba głos bezimiennego z Gotiko. Magister, znasz drogę do roboty. A nie, to ten drugi. Dobra. Ten magister jest ścigany listem gończym w Redanii, Temerii i Kedwen. To kawał bydlaka. Ale czarodziej? Nie słyszałam o nim. Bardzo to wszystko ciekawe, Marigold. Ale bardziej mnie interesuje, czy możesz unieszkodliwić tego Savollę. Resztę załatwimy po wiedźmińsku. Dobra. Mogę spróbować. Uwaga, zbliżają się. Przeraza to jeden z najgroźniejszych potworów, z jakimi miałem do czynienia. Ale ma słaby punkt. Jest bardzo wrażliwa na hałas. Dzwony na górze dziedzińcu. Dokładnie. Eskel, Lambert, pomożecie mi zatrzymać przerazę i bandytów. Leo, trzymaj się z tyłu. W tym czasie Geralt otworzy nam bramę na górny dziedziniec. Kiedy Dobra. Już tam będziemy... Triss, mogłabyś zatrzymać Savollę i jego zielonego pupila, żebyśmy mogli się przygotować przed walką? Coś wymyślę. Zatem do dzieła.
Na początek trochę ich tutaj wykrwawimy, później wycofujemy się na górę. Geralt, musisz się przebić po murze do zniszczonej wieży. Jest tam przejście na górny dziedziniec. Mam iść sam? Nie żartuj, to tylko bandyci. Magister to rzeczywiście morderca, ale to tylko człowiek. Będziemy czekać pod bramą. Musisz ją otworzyć. Z fartem, wilku! No dobra. Lecimy. Podążaj za znacznikiem minimapy, aby śledzić twojego aktualnego zadania. Dobra. Okej. Co ty tu jeszcze robisz? No, chyba tędy mam iść. O, dobra. Trochę powalimy się. Musisz łączyć ataki, by skutecznie pokonać wrogów. Kliknij wroga LPM dopiero wówczas, gdy kurz zmieni się w ikonę jarzącego się miecza. Dobra. To będzie chyba przyspieszał wtedy. Tak. Właśnie ogłuszaj swojego wroga. Możesz go teraz wykończyć klikając LPM. O. Wbiliśmy mu tą ochronę na rękę. Dobra, możemy już iść. Czy ja mogę go jakoś... Nie, nie mogę obramować go. Dobra, tu jest dwóch. Tutaj też jest dwóch. Dobra. Tego szybko powalimy. O, dobra. No i my się walimy to. Oj, chyba nie trafiłem na ten. Na czas, kiedy ten kursor się zmienił. Dobra, super. Idzie nam jakoś. Wiecie co, plusem grania właśnie w Wiedźmina, znaczy tego typu RPGa, jest to, że możemy zapisać sobie kiedy tylko chcemy. I możemy zakończyć odcinek kiedy chcemy, bo w Battlefieldzie, tak jak widzieliście, czasami nie wymierzyłem i odcinek był raz taki, raz taki. Dobra. Nadal nie mogę nic przeszukać, ale to pewnie po tym wprowadzeniu do gry. Dobra, wykończyliśmy go chyba, tak? Teraz ten. Dobra. Oj, za szybko. O, dobra, trafiłem. Super, kurde, podoba mi się ta gra. Aj, ta historia to jest na pewno jest bardzo ciekawa i ja chcę ją bardzo poznać i jest mi... Bardzo się cieszę, że będę mógł poznać ją z wami. Nie wiem kiedy będą, w jakich odstępach będą się pojawiać odcinki, ale pojawiać się na pewno będą. Prędzej czy później pojawi się wszystko. Teraz chyba zmieniamy tą trzymanie miecza, czy sposób ataku. Dobra. Z tego co pamiętam, to Wiedźmini charakteryzują się szybką reakcją. Tego człowiek nie może tak walczyć jak oni. Dobra, leżą. Gołąbki. Tym razem. O, mamy pauzę, super. Dobra. Dobra. Okej. Pyk, pyk, pyk. Dobra. Teraz ten. Żałujesz, że cię matka zrodziła. Paruję. Dobra, super. Powaliliśmy go. Tu są łucznicy. Super, dobra. O! Kawał dziury. Myślę, że odcinki będą miały tak gdzieś po 40 minut do godziny może. Zobaczymy. O, Geralt jak zwykle na styk. Udało się. Znaczy Geraltowi, no ogólnie głównym bohaterom udaje się wszystko tak na styk, wiecie. Gdzie każdy normalny by zginął. Za mną do Savoli. Ale główny bohater zawsze przeżyje. Okej. Okay. Mamy tutaj jeszcze przeciwnika. No, nie są jacyś wymagający. W ogóle ludzie nie są wymagający w tej grze, z tego co pamiętam.
Dobra. Łucznik. Zdaliśmy mu ból. Jego trzeba od góry walić. Super, dobra. Oj, proszę pani. Zmienimy pozycję miecza. O, dobra. To jest facet czy to jest baba? To jest chyba facet. Trochę mu głowa wklęsła. Oj. Geralt, nie wiedziałem, że coś takiego potrafisz. Dzień dobry. Geralt, coś się buguje. Dobra. Idzie dobrze. Jest ogłuszony. Jeszcze był atak obszarowy, z tego co pamiętam, że można było wszystkich naokoło walić, nie? Ale... Kliknij LPM kołowrót, aby go użyć i otworzyć bramę. Dobra. To otwieramy. Ale dostał. A, i potworek. Teraz z tymi dzwonkami będziemy musieli coś zrobić. Do diabła! Geralt, nieźle nas wystraszyłeś. Oj, tak. Mogliście mi powiedzieć o schodach. Zdaje się, że Lambert z Eskelem mieli je wczoraj naprawić. Nie jesteśmy murarzami. W porządku, nic się nie stało. Magister i ten drugi magik pewnie schowali się w dungeonie. Pora spojrzeć prawdzie w oczy. Ktoś chce was okraść. Tris, dziecinko. Nie mamy tu nic wartościowego. Trochę dobrej stali, skóry lisów śnieżnych. Mówię o laboratorium. I dobrze o tym wiecie. Ktoś chce ukraść wasze sławne mutageny. Wyciągasz pochopne wnioski. Tris może mieć rację. Musimy się dowiedzieć, czego chcą. Ma rację. Spokojnie. Wszystko po kolei. Nie możemy zostawić za plecami silnego maga z przerazą na smyczy. Nie możecie też dopuścić, by bandyci dostali się do laboratoriów. Masz rację, dziecinko. Jak zwykle masz rację. Geralt, miałeś już do czynienia z czarodziejami. Sprawdź, czego szuka ten magik w naszym zamku. Leo pójdzie z tobą jako przewodnik. Mamy tylko przeprowadzić zwiad, czy... Jeśli kilku bandytów straci przy tym głowy, nikt nie będzie rozpaczał. Nie mam wątpliwości, że sobie poradzisz, wilku. Pamiętaj, że idzie z tobą Leo. Dam sobie radę. Dowiemy się, co się dzieje w zamku i wracamy. Nie martwcie się. Na wszelki wypadek weź te eliksiry. Grom wypij teraz, a jaskółkę, jak będziesz potrzebował leczenia. O ich działaniu mogę ci za chwilę powiedzieć. No, chłopcy, a my przypilnujemy, żeby nikt więcej nie dostał się do środka. Tris, dziecinko. Zostań z nami na wypadek, gdyby Savolla coś kombinował. Okej. Otworzymy ekwipunek, klikając w sakwy lub wciskając klawisz I. Następnie kliknij PPE, eliksir Grom, aby go użyć. Okej. Dobra, Grom. Dobra, wypiliśmy Grom. Okej. Daje Grom. Zadawanie obrażeń zwiększono 100%. O, dobrze. Gdzie mam iść? Dobra, czerwona strzałka na mapie. Dobra. Okej, idziemy tutaj do niego. Leo, siema. Jesteś gotów? Tak. Nie, ale jeszcze nigdy nie zabiłem człowieka. Trzymaj się blisko mnie. Wchodzimy.
Chciałem ci tylko powiedzieć, że słyszałem wszystkie ballady Jaskra o tobie. Lambert mówi mi, że nigdy nie będę tak szybki jak prawdziwy Wiedźmin, no ale będziesz. Dzisiaj na treningu udało mi się go trafić. Pokonałeś Lamberta? Ćwiczyliśmy szermierkę na grzebieniu w trakcie tej dziwnej burzy. Lambert się zagapił i przyłożyłem mu z pirueta w brzuch, ale nie spadł i strasznie mnie później zlał. Kiedyś będziesz dobrym szermierzem. Wiem, po każdym laniu Lambert mówi mi, że mam potencjał i śmieje się. Na człowieka pewnie masz, ale na Wiedźmina to za mało, nie? A, no dobra. Jezu, nie spodziewałem się tutaj. Jej, chciałem tego atakować. Dobra, leży. Jeszcze nam został ten. I ostatni. Ale dostaje na plecy. Dobra, no i leżą wszyscy. Okej, jak się chowa miecz? Styl grupowy jest najskuteczniejszy przeciwko grupom słabszych przeciwników. Aby przełączyć się na ten styl, kliknij LP, ikonę gryfa lub wciśnij klawisz C. Okej, o to mi chodziło. O to chodzi. Wszystkich naraz. No dawaj, atakuj. Geralt, co jest? Jeszcze się chyba nie obudził. Co jest? Nie mógł go zaatakować, dobra. Idziemy dalej. Czy my musimy wchodzić czy schodzić? Schodzić. Te schody w dół prowadzą do labo... Chodźmy. Domyśliłem się, Leo, domyśliłem się. Czy energia magiczna, którą zaczerpnąłeś z kręgu, wystarczy, by zatrzymać Wiedźminów? A marudziłeś, że Savola zabije wszystkich i nie będziesz się mógł zabawić. Czyżby na widok jednego Wiedźmina, i to chyba samego Białego Wilka, obleciał cię strach? Inkryminowany osobnik, notabene uważany za zmarłego, jest znanym mordercą. Chętnie się z nim zmierzę. Leo, cofnij się! Zapraszam pana magistra. Nie ma na to czasu. Teraz, kiedy panuje nad mocą kręgu żywiołów, nie stanowią żadnego zagrożenia. Wracaj do roboty. Mutageny mają być gotowe do teleportu za 15 minut, a nasi Wiedźmini nie będą nam przeszkadzać. No dobra. Jesteśmy odcięci! Musimy coś zrobić! Bariera magiczna wygląda na solidną. Potrzebujemy pomocy Triss. Okradają nas na naszych oczach. Geralt, przecież możesz odblokować przejście na górę znakiem. Znakiem? Ardem. Ja nie mogę, odkąd połamałem palce na mordowni. Nie mogę, nie zginają mi się. Po prostu uderz Ardem w tę stertę gruzu. Nie pamiętam, jak składać znaki. Chodźmy do kręgu żywiołu. Zapomniałem. To potężne miejsce mocy, w którym Wiedźmini uczą się znaków. Musimy spróbować. Chodźmy. Idziemy po ten znak. A, to jest... Pamiętam, dobra, pamiętam ten kamień. Kilka minut, nauczy się znaków. Udało się? Rozwalmy tę kupę gruzu. Wiedziałem, że ci się uda. Wracajmy na górę, bo jeszcze Lambert sam zabije przerazę. Dobra. Teraz kliknij na celu ziemię, aby użyć znaku. Dobra. To idziemy rozwalić to coś, żeby tam się przedostać. Gdzie to jest? O, skrzynia. Co to jest? Przesiwa. Przyda się. Dużo będziemy z ogniska korzystać, z tego co pamiętam. O, normalnie. Daliśmy radę. Czego się dowiedzieliście? Kiedy zeszliśmy, bandyci przeszukiwali laboratorium. Mag wykorzystał moc kręgu żywiołów do stworzenia magicznej bariery. Dżuma, syfilis, Franca i Trond, jesteście jak dzieci. Dlaczego nie powiedzieliście mi o kręgu? Triss, dziecinko,
Myśleliśmy, że to nic ważnego. Jeśli ten mag dostroił się do kręgu, będzie mógł stworzyć stabilny portal. Następnie przenieść się razem z całym waszym sprzętem w dowolne miejsce na kontynencie. Popełniliśmy błąd. Wybacz nam. Ale sama mówiłaś, że ten mag jest niegroźny. Mówiłam, że go nie znam. Uważam, że w tej sytuacji powinniśmy przede wszystkim spróbować ochronić laboratorium. No. Znowu panikujesz, Marigold. Poza tym wiemy, jak bardzo chciałabyś zobaczyć wiedźmińskie tajemnice. Wesemi, że jeśli ten dureń się nie zamknie, nie ręczę za siebie. Dość tego. Lambert, przestań mówić do Triss po nazwisku i okaż choć odrobinę szacunku. Triss, nie gniewaj się, ale jeśli teraz pobiegniemy do laboratorium, będziemy odcięci. Znamy się na wojaczce. Może się rozdzielimy. Geralt ma rację. Powinniśmy się rozdzielić. Trzeba zabić przerazę i nie dopuścić, by okradziono laboratorium. Kto gdzie idzie? Idę na dół. Tylko ja mogę się przebić przez blokadę. Wesemirze? Ktoś musi się zająć przerazą i Savollą. Zostaję. A ty, Geralt, co zamierzasz? To ważna decyzja. Oboje możemy potrzebować twojej pomocy. Idę z Triss. Laboratorium jest ważniejsze. Ja też. Zatem postanowione. Eskel i Lambert zostaną ze mną. Uwaga! Savola aktywował zaklęcie. Zaraz coś się wydarzy. Nadzieje budu? Czujecie? Ziemia drży. Zaraz się przebiją. Uważajcie. Aha. Idzie potworek? Idzie ten mag. Musimy chronić laboratorium. Skoro on walczył z tym potworem, to prawdopodobnie da sobie radę. Skoro laboratorium jest takie ważne, no to chyba lepiej, żeby poszedł tam. Tak mi się przynajmniej wydaje. Za chwilę czeka nas ciężka walka. Mam dla ciebie eliksir. Wiedźmini nazywają go puszczyk. Regeneruje wytrzymałość. Bardzo przydatny w walce z magiem. Dzięki. Ruszajmy. Dobra. Tędy. Czy znowu będę miał tutaj przeciwników? Nie pozwolę wam pokrzyżować planów mojego mistrza. Zaraz przyzwę potężnego demona, który wypruje z was flaki. Straszne. Blefuje. Strach się bać. Jest wyczerpany po teleportacji. Mocy starczy mu najwyżej na magiczne światełka. Idź, zajmiemy się nim i dołączymy do ciebie, zanim rozproszysz barierę. Nie doceniła mnie. Teraz energia moich ludzi mnie wzmocni. Dobra. Aha. Wybiła się ostatnia godzina. Dobra. Chyba można go zaatakować. Jak ja mam go zaatakować? Zastanówmy się. A, chyba muszę ich pozabijać. Dobra. Wtedy nie będzie miał energii. Okej. Zarąbiście. Dobra. No już teraz nie jest taki silny. Co mój? Co jest tam? Wezmę sobie jaskółkę. Wbijamy jaskółkę. Dobra. Oho. Gdzie się teleportowało? Chyba sobie użyjemy tego specyfiku od Triss.
Dobra, walimy. Powaliłem go. Co on zrobił? O, jest. Dobra, walimy go, walimy. Już ma prawie pół życia. Dobra, gdzie się pojawił tutaj? O, teraz, dobra. Ja źle w ogóle go uderzałem. Teraz jak się pojawi, to go powalimy. Pyk, dobra. No dobra, nie marć. Dobra, nie trafiliśmy go teraz. Dobra, leży. Ucieka? Nie. Dobra, uciek teraz. Gdzie się pojawi? No nie wiem. Dobra, czy starczy nam wytrzymałości? Dobra, powalimy go i znowu. Pach, pach, pach. Dobra, leży, super, dobra, zarąbiście. Wszystko w porządku? Jesteś cały? Tak. Jeśli to były tylko magiczne światełka, to wolę nie wiedzieć, co zrobi naprawdę potężny czarodziej. Chciałem pomóc, ale nie mogłem się przedostać przez ten dziwny krąg. Ważne, że Savolla gryzie ziemię. Musimy pomóc pani Triss w laboratorium. Tak, ruszajmy. Dobra, pokonaliśmy tego kogoś. Ostatni razem jak grałem, to biłem tamtego potwora, co oni się zajęli nim. Może teraz trochę inaczej się to wszystko... Oj! Plądrują laboratorium. Ten drugi mag jest... Nie doceniłam go. No już drugi raz też nie doceniłam. Dobra, czy zdążymy? Nie, jeszcze są. Co on szuka? Znalazłem. Teraz mam już wszystko. Nie pasuje do niego ten głos. Magister, zajmij się tymi wiedźminami. Podobno wiedźmini odbijają pociski w locie. Jakie pociski? Sprawdźmy. Leo, stój! No, akurat trafił nie w wiedźmina, tylko człowiek. Że z tym odbijaniem pocisków to bójda. No prawie, bo go trzasnął. Co się stało? Ma strzaskane żebra i przebite płuco. Umiera. Trzeba mu podać dekokt Rafarda Białego. Trzymaj się, Leo. Gdzie to jest? Nie mogę znaleźć. Wesemirze. Leo nie żyje. No przykro. Jak to się stało? Próbował zaatakować magistra. Nie zdążyłem.
Nie obwiniaj się, Geralt. Wszyscy jesteśmy tak samo winni. Triss ledwo uszła z życiem, walcząc za nasze sprawy. Nastały złe czasy dla Wiedźminów. I coś mi mówi, że będzie coraz ciężej. Pewnie na górze jest już bezpiecznie? Względnie. Na górnych poziomach kręcą się jeszcze niedobitki, ale zajmiemy się nimi później. Wyglądasz na zmęczonego. Odpocznij. Stanę na straży. I zajmę się Leo. Dobra. Medytacja. Bywaj. Do tego jest potrzebne ognisko. Czy ja mogę stąd brakuje sobie coś... Brakuje tylko maga, który by to obsłużył. Czy ja mogę sobie stąd coś zabrać? Chyba nie. Też kiedyś leżałem na tym stole. Aha, bo Wiedźmini przechodzą mutacje. To nie, on nie rodzi się Wiedźminem, tylko... był normalnym człowiekiem i po prostu musiał zmutować. Z tego, co się orientuję, zobaczymy. Na pewno historia nam to opowie. Od samego zapachu kręci się w głowie. No dobra. Tak? A ja nie chciałem z tobą rozmawiać. O co chodzi? Na fuk? Tak? Bywaj. A, dobra. Czekajcie. Trzeba było to kliknąć u niego. Jest przed południem. Dajmy na to 24 godziny sobie pomedytujmy. Dobra, jesteśmy. O, szafa. Teraz widzę, że mogę do niej się dostać. No jaskółeczka, to się przyda, na pewno. Dobra, teraz mam coś... Kiedy spałeś, był tu Eskel. Triss nadal jest nieprzytomna, ale jej stan jest stabilny. Całe szczęście. Podjąłem decyzję, wilku. Opuszczamy Kaer Morhen. Nic już nas tutaj nie trzyma. Rozumiem. Zanim wyjedziemy, trzeba pochować Leo i poczekać, aż Triss dojdzie do siebie. Bandyci? Tak. Trzeba się z nimi rozprawić. Powinniśmy też sporządzić eliksir leczniczy dla Triss. Trudno będzie znaleźć składniki, tutaj nie zostało nic pożytecznego. Zajmę się tym. Jak mam wykonać eliksir? Lambert da ci recepturę i powie, gdzie szukać składników. Teraz opiekuje się naszą dzielną czarodziejką. Lambert? Myślałem, że jej nie lubi. Chyba ma wyrzuty sumienia. Zapewniam cię, że kiedy Triss otworzy oczy, pierwsze co usłyszy to coś w stylu: wreszcie się obudziłaś, Marigold. Lambert już taki jest. Bierzmy się do roboty. Przyjdź do mnie potem, to nauczę cię pozyskiwania składników z potworów. Będę w głównej sali. Dobrze. Dobra. Czyli mamy tutaj zadania. Otwórz szakwel, uciskając. Samouczki to są jeszcze zadania. Obrona Kaer Morhen i eliksir dla Triss. Okej. Jeszcze jest coś takiego w opcjach, że można widzieć te wszystko, co można zebrać, otworzyć. Wszystko widać w zasięgu naszego wzroku. O, pyk, to jest to. Dobra, tutaj nic nie można zebrać, więc idziemy dalej. Czy tutaj coś jest? O, właśnie o tym mówię. Dobra, tu jest jakaś skrzynia. W skrzyni na pewno coś jest. Osełka do miecza przyda się. Dobra. Czy ja coś tu mogę jeszcze zrobić? Co to jest za efekt? Aha. Mamy zwiększoną siłę tego znaku.
No tu nic nie ma, to raczej musimy wyjść stąd. Nie, nic nie ma. Tu jest, ten otwieraliśmy kufer, dobra. To wychodzimy na parter. Okej. Aj, ta muzyczka. Tu nic nie ma. Czy na górze coś będzie można... A, chyba tam się nie można dostać. A co ja... Zaraz. Co ja muszę... mieć ze sobą? Lambert, czyli trzeba jego się pytać, co mamy przynieść. Geralt, co się dzieje? Nie mam teraz czasu na opowieści. Muszę zrobić eliksir dla Triss. Potrzebujesz białej mewy. Powinieneś znaleźć jakąś flaszkę w zbrojowni na pierwszym piętrze. Z pokoju wieczornego, też na pierwszym piętrze, weź calcium equum. To takie białe kamyki. Znajdziesz je w skrzyni. Mogą się tam kręcić jeszcze jakieś niedobitki, zajmij się nimi. Nie potrzebujemy jeńców. Schody na górę znajdziesz za tymi drzwiami. Chętnie poszedłbym z tobą, ale nie mogę zostawić Marigold. Leży nieprzytomna przy kominku. No dobra. Gdzie znajdę alkohol? Białą mewę znajdziesz w zbrojowni. Na pierwszym piętrze. Biała mewa, to jest alkohol. Pomieszczenie pełne broni i manekinów. Lambert. Co się stało? Chodzi o Leo. Bandyci zabili go. Nie był jeszcze gotowy. Zapolujemy na nich, wilku. Pomścimy go. No dobra. Bywaj. To idziemy szukać składników. Dobra. Beczka. Co mamy w beczce? Mamy chleb z kurczakiem. W sumie to bym sobie zjadł. Drzwi. Tutaj mamy kurczaka. Opierdzielimy sobie, weźmiemy. Wszystko trzeba zbierać. Palenisko. Czy coś tutaj... tu mogę medytować, tak? To nie, to ja nie chcę. Ja nie chcę medytować. No. Już? Dobra. Tu jest jeszcze beczka. Zobaczymy, co jest w tej beczce. Krzesiwo przyda się, na pewno. Piwo sobie walniemy później. Może na pożegnanie, a to w sumie już niedługo. Tutaj jeszcze coś. Rybka. Skoro i tak się stąd wynosimy, to chyba się nie pogniewają, że... O Jezu, bandyta. Dobra. O, drugi. Następny. Dobra, tak lepiej go tniemy. 17 obrażeń, 32. O, już jakiś krytyk chyba wszedł. O, pieniążki. To nam też się przyda na pewno. Później. A, tutaj jest to pierwsze piętro. Tutaj chyba wszystko znajdziemy. Czy tam można wyżej wejść? Zobaczymy później. Dobra, wchodzimy na pierwsze piętro. Co jest? A! Bandyci. Trzeba jakiś lepszy miecz skołować. Ale to później. Zarobimy trochę pieniążków. Będziemy w tym dużym mieście. Nie pamiętam, jak się nazywa. Sami widzicie. No, trochę ciężko. No, powalimy go. Zabierzemy się za tego. Dobra. Leży i... O Jezu, jeszcze dwóch. Potem się rozprawimy z salamandrą. Bo wiem, że jakieś tam misje były. No nie to. I to pewnie. No, ma mało życia. Dobra. Leżą. Jak się chowa miecz? A, no dobra. Pieniążki. Pieniążki. Jeszcze coś powinno być.
kufer tu jest. Woda. Kamień, szafa. Co mamy w szafie? Chleb. Wszystko weźmiemy. Tu się może przydać. Później do robienia tych eliksirów całych. No. Następny bandyta. Najpierw zobaczymy, co tutaj mamy. Kolejna beczka, jakiś kurczak. Tutaj mamy przejście do pokoju. Znowu szafka. Dobra. Co ma alkohole tutaj mają? Kurde. Będziesz kwicał jak jeprzak. Dobrze, zobaczymy. Zobaczymy. Pyk, pyk. Dobra. Musimy sekwencję za szybko zawołać. Pieniążki. Wychodzimy. Nas zobaczył ten bandyta stąd. Pokój wieczorny. O, ta skrzynia wygląda dość porządnie. Zobaczymy, co tu jest. O! Celsium Equum. Przesiwo. Nieznane eliksir i przeraza. Tak księgi trzeba czytać. Dobra. Mamy już... Jesteśmy zaznajomieni z księgą. A, właśnie, bo... Z tego co pamiętam, można przenosić zapisy gier z jedynki na przykład do dwójki i z dwójki do trójki. Zobaczymy, jak to wyjdzie nam. Na pewno tak zrobimy. Jedynkę, dwójkę mam, trójkę trzeba kupić i no i oczywiście krew i wino i takie. Czy my wszystko tutaj zbadaliśmy? No, tu jest jeszcze trochę skrzyń. Biała mewa. Tego szukamy. Kolejna księga. Weźmiemy sobie sztylecik. Tego niekoniecznie. Topór. Ile nam miecz daje? Obrażenia minus 30%. Weźmiemy sobie jeszcze topór, a czemu nie? Potem sobie wymienimy go na jakiś tam wiedźmiński miecz, jakiś srebrny czy coś pewnie. Tu skrzynię. A, to już patrzyliśmy. Dobra. Tutaj byliśmy. Tak, okej. Okay. Czy my mamy wszystko na ten eliksir? Jezu. Eliksir. Nie chcę z nim porozmawiać. Dobra, teraz idziemy do Lamberta znowu. Zrobimy eliksir i zobaczymy, co tam, jak się Triss poczuje. Parter. Jakieś szybsze przejście? Zobaczymy. Dobra. Gdzie jest Lambert? O, jest. Tylko, że po drugiej stronie, a tutaj się nie da przejść. Trzeba tędy iść. Semir Triss sobie tutaj leży ładnie. Mamy coś ciekawego? Chyba nie. Woda. Dobra. Witaj ponownie. Witam, witam. Załatwione. Na górze jest już bezpiecznie. I mam składniki. Świetnie. Zaraz zdradzę ci recepturę. Ale musisz wiedzieć, że do zrobienia eliksiru potrzebujesz jeszcze dwóch rzeczy. Pazura silnego potwora i jaskółczego ziela. Porozmawiaj z Wesemirem. On powie ci, gdzie je znaleźć. Dobra. Oto receptura. To nie mógł tego od razu powiedzieć? Eska, o, Wesemir jest. Dobra. Gadamy do Wesemira. Ach, ciężko było. Na górze zastałem kilku maruderów, ale... Rozumiem. Przeraza zraniła Lamberta. Na szczęście to nic groźnego. Dobrze, że pobiegłeś z Triss i załatwiłeś tego magika. Dzięki temu ocalała chociaż część sprzętu. Ale najważniejsze i tak przepadło. Tak, wiem. Nasza piękna czarodziejka znów miała rację. Dobrze się spisałeś. Weź tę zbroję i miecz. Trzymałem je dla ciebie. O! Lambert nauczył mnie receptury eliksiru. Masz już pewnie białą mewę i calcium equum. I co dalej? Potrzebujesz jeszcze jaskółczego ziela. Na szczęście mam trochę. I jeszcze pazur bestii, na przykład przerazy. Pokażę ci też, jak oskurować potwora. Bierzesz ostry nóż i delikatnie nacinasz skórę wzdłuż tułowia. Następnie truchło przerazy leży na głównym dziedzińcu. Jak uporasz się z oskurowaniem, odpocznij chwilę przy ognisku i zrób eliksir. No, trochę dziwne to było, bo nam tłumaczył, jak to zrobić i potem nagle o przerazie mówił.
Dobra, gdzie mamy ten wiedźmiński miecz? Aha. A, i zbroja. Aha, ta kurtka, dobra. Okej. To idziemy na dziedziniec, bo chyba tam jest ten potworek. Zobaczymy. Gdzie on jest? Tu jest jakiś dzwon, może tutaj leży. Nie, to jest kocioł. Aha. Nie, to tam jest dzwonek sprzątki. Dobra. Klikamy na truchło. Oko. I pazur. Dobra. Mamy. A, i beczka jeszcze jest. To weźmiemy sobie. Zapierdzielimy sobie tutaj z beczki ładnie. Idziemy zrobić ten eliksir. Co to jest? Jakiś, nie wiem, rodzaj ogniska albo coś. Dobra. O, już nagrywamy 51 minut, także. Także jest ciekawie i chyba kichnę. Kichłem. Jeśli mi życzyłeś na zdrowie, to bardzo ci dziękuję. Okej, dobra. Robimy eliksir dla Triss. A, fiolka. Wybierz recepturę z listy, a składniki zostaną automatycznie dodane do fiolki. Następnie kliknij LPM, przycisk mieszaj w prawym dolnym rogu ekranu, aby zmieszać miksturę. Okej, lekarstwo dla Triss. Okej, mieszaj. Zrobiło się? Gdzie to jest? No nieważne. Chyba zrobiliśmy, co? Dobra. Godzinkę sobie odpocznęliśmy. Teraz gdzie jest Triss? Zobaczmy. Pokaż tylko aktywne, wskaż na mapę. Dobra, już wiemy, gdzie leży. Idziemy do Triss, walnie sobie drinka z naszego eliksiru. Mam nadzieję, że się nie otruje. A gdzie ona jest? Czemu to zalane? Czy ona jest na górze? Serio, ona jest na górze? Aha, bo to chyba do tych drzwi nas prowadzi. Dobra. Nie, tam nawet nie mogę wyjść. O co chodzi? Nie wiem, wejdźmy tu, zobaczymy. To no tutaj było. Dobrze, że widzieliśmy tutaj, że to jest pokój Triss, bo bym się zaszukał chyba tego. No i gdzie ona jest? Tutaj. A, chyba jeszcze mam iść na górę. Tak mi się wydaje przynajmniej. Jest, dobra, znaleźliśmy Triss. Ale najpierw sobie przeszukamy tutaj szafeczki, póki nasza koleżanka ładnie śpi sobie. Czerwone wino, a potem sobie opierdzielimy czerwone wino. Dobra, idziemy, już chyba wszystko. Okej. Gdzie jest to lekarstwo? Kozie mleko, jaskółka. Woda, nieznany eliksir, biała mewa, nieznany eliksir, o lekarstwo. Dziękuję, Geralt. Ale bardzo mam nadzieję, że ten eliksir pomoże. Miałam straszne sny. Śniło mi się, że Lambert jest ze mną. Wpatruje się we mnie i mówi: tylko mi tu nie umieraj, Marigold. Przecież jesteś przemądrzałą wiedźmą, która wszystko wie najlepiej. O, Geralt, tak się cieszę, że cię widzę. Z czego się śmiejesz? Cieszę się, że lepiej się czujesz. Wiem, że powinniśmy już ruszać. Byś się poruchał pewnie. Ale mam ochotę jeszcze pożegnać się z Kermoren.
Dotrzymasz mi towarzystwa? Pewnie. Z przyjemnością. Chcę pobyć tu jeszcze chwilę. Nie powiedziałam ci jeszcze, jak bardzo się cieszę z twojego powrotu. Kiedy cię zobaczyłam, emocje, uczucia, które starałam się stłumić, wróciły ze zdwojoną siłą. Wybacz, Triss, ale nie jestem jeszcze gotowy na rozmowę o przeszłości. No jeszcze nie. Oczywiście. Nie powinnam naciskać, to pewnie te emocje. Na moc. Zachowuję się jak nastoletnia dziewczyna. Dobrze, wróćmy do teraźniejszości. Rozmawiałam z Vesemirem. Powiedział mi, co się stało. Jest mi strasznie przykro. Zawiodłam was. Wybacz mi. Każdy popełnia błędy, nie ma o czym mówić. Wracajmy. To jest już odpowiedź tak godna Geralt. Chyba wystarczy mi świeżego powietrza. Geralt, możemy już iść? Normalnie. Dobra, ruszajmy. Ruszajmy. Nie dajmy Vesemirowi czekać. Chodźmy więc. Chcę się podnieść. Czy trzeba Leo pożegnać i ruszamy. Nie wiemy, skąd przyszli bandyci, ani kto za nimi stoi. Podróżując w grupie, będziemy zwracać uwagę, a rozdzielając się, szybciej odnajdziemy ich ślady. Udam się na zachód. Mam tam trochę kontaktów. To ja idę do Kedwen. Chyba że ktoś jest przeciw. W porządku. Gdzie ja mam się udać? Pójdziesz na południe, do Temerii. Król Foltest ma wobec ciebie dług wdzięczności. Kiedyś odczarowałeś jego córkę. Może tam natrafisz na jakieś ślady. Triss, co zamierzasz? Spróbuję uruchomić swoje wpływy. Jak się czegoś dowiem, skontaktuję się z Geraltem. Na pewno się skontaktuję. Postaram się jak najszybciej zebrać informacje i odnaleźć cię w Wyzimie. Triss. Wyzima, właśnie. Nic nie mów, Geralt. Nie znoszę pożegnań i jeszcze się rozpłaczę. A nie ma nic bardziej żałosnego niż płacząca czarodziejka. Dlaczego? Nie daj się zabić. Drugi raz tego nie zniosę. Żegnaj, Geralt. I se poszło. Do zobaczenia. Czyli on w tej szkatułce miał, były wszystkie, zawarte wszystkie tajemnice wiedźmińskie? Dziwne. Tak, i w tej Wizimie zobaczymy się w następnym odcinku, bo to już będzie koniec. Odcinek będzie trwał prawie już godzinę. Także... Obrzeża Wizimy. Tutaj zaczniemy następny odcinek. Fajnie się składa, że możemy sobie zapisywać w każdym momencie gry w sumie. Karolino, jestem zmęczony. Już niedaleko, zaraz będziemy na miejscu. Idzie sobie mama z synkiem. Kupię ci ciepłe mleko z miodem. Chcesz? Tak, chcę mleko. Co to za psy? Jakie psy? Pieski. Pamiętam. Alvin, zrób dokładnie, co ci powiem. To bardzo ważne. Biegnij najszybciej, jak potrafisz do karczmy. Nie oglądaj się za siebie. Zrozumiałeś? Te psy są złe. Biegnij! No, trochę straszne. W sumie spojrzeć na nie, to widać, że są złe, nie? Świecą na zielono, jakby
elektrowni atomowej wyszli. Zamykaj bramę! Bestia! Bestia atakuje! Alarm! Biedny dzieciak. Stracił mamusię właśnie. Geralt, Melitele cię zesłała. Za bramą jest kobieta. Psy zaraz ją rozszarpią. Zrób coś. Ratunku! Nie! 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 Nie waż się otwierać bramy! Bestie wpadną do środka! To prawda. Te psy są bardzo niebezpieczne. Nie pochodzę stąd, ale widzę, że jesteście bardziej potworami niż ludźmi. Odsunąć się! Sam ją uratuję! Stój! Nie poradzisz sobie sam. Niech cię szlak! Wszyscy zginiemy! Pierdolisz tam. Dobra, ale kobitkę uratujemy w następnym odcinku. Teraz się żegnamy. A dobra, jeszcze pokonamy te psy. Bo tak nagle się to stało jakoś. Nie można było tego przerwać. Dobra. I pies leży. Co to było? Ani chybi magia. To bestia! Geralt! Oj, coś opętało chyba. Czas miecza i topora. Białego zimna i białego światła. Czas szaleństwa i pogardy. Ted Dayred. Czas końca. Świat umrze wśród mrozu, a odrodzi się z nowym słońcem. Odrodzi się ze starszej krwi, z Hen Ike, z zasianego ziarna, które nie wykiełkuje, lecz wybuchnie płomieniem. To powiedział. To wróżba Itminy, stara elfia przepowiednia. Mam nadzieję, że nic mu się nie stało. Oby. Wygląda na to, że ocalił nas przed bestią. Tak. O, Alvin poczuł się lepiej. Znajdę kogoś, kto się nim zajmie. Nie powinien zostawać bez opieki. Tymczasem zatrzymamy się w karczmie. Poczekaj chwilę. W trakcie podróży natknąłem się na zdziczałe psy. Były inne niż te tutaj. Mam na myśli coś więcej niż zieloną sierść. Wiesz coś o nich? Zdaje się, że terroryzują wioskę od jakiegoś czasu. Co kilka dni kogoś zabijają. Przewodzi im wielki pies, czy też może wilk. Nazywają go bestią. Może znajdzie się ktoś, kto zapłaci za zabicie bestii. Wiedziałam, że będziesz chciał się tym zająć. W końcu taka jest rola wiedźminów, prawda? Ale dość już o potworach. Co ci tu sprowadza? Szukam mężczyzn z broszą w kształcie salamandry. Nie widziałaś może kogoś takiego w okolicy? Ciii, nie tak głośno. Faktycznie był tu ktoś taki, ale wieśniacy dostają szczękościsku na samą wzmiankę o nim. Może wielebny będzie wiedział. W sprawie bestii też najlepiej udaj się do niego. Tak zrobię. Chciałbyś mnie o coś zapytać? Nie. Kończymy już odcinek. Bywaj. Dobra, także widzimy się w następnym odcinku. Nie wiem kiedy, ale na pewno się pojawi w niedalekiej przyszłości. Także dziękuję za oglądanie. Zostawcie lajka, suba, jeśli wam się podobało. Trzymajcie się, cześć.